No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj o nowej aktualizacji do Call of Duty Warzone oraz Modern Warfare 3. I zaczniemy to sobie wszystko od bardzo dobrej informacji, chyba dla każdego, bo dosłownie za darmo do odblokowania, do odebrania jest ten skin do operatora, którego widzicie teraz na ekranie. Finałowy operator ze współpracy Monster Energy Drink z Call of Duty. Jak odebrać, jak mieć tego operatora? Wystarczy, że zalogujecie się klikając w link z przypiętego komentarza pod tym filmem. Proszę, nie klikajcie w żadne inne linki niż ten, który sam przypnę, chociaż raczej blokuję te linki, więc nie powinno być innych. Tak siak z tego linku wystarczy, że się zalogujecie, to jest oficjalna strona Call of Duty, no i automatycznie wam się ten operator odblokuje. Gdybyście go nie mogli znaleźć, to on jest, moi drodzy, skinem do operatora Barbecue. Właśnie tutaj go możecie sobie znaleźć i wybrać. Także korzystajcie. Nie wiem, do kiedy ta promocja trwa, także lepiej odebrać to teraz niż później, żeby was to nie ominęło. Teraz nim przejdę do aktualizacji, przedstawienia wam zmian oraz nowości w grze, to już teraz chcę was zaprosić, moi drodzy, na przedłużanego streama, mojego drugiego w życiu przedłużanego streama. Z nagrodami oczywiście, bo innej opcji nie widzę. Zaczynamy w tę sobotę o godzinie 12. Będę wam tę godzinę jeszcze potwierdzał, prawdopodobnie jutro. Tak czy siak, prawdopodobnie 12 w sobotę. No i lecimy do momentu, aż stream nie będzie już przedłużany przez was. Także zapraszam, no i widzimy się, mam nadzieję, właśnie na streamie przedłużanym już ten weekend. A teraz, moi drodzy, aktualizacja. Przede wszystkim, moi drodzy, nowy aftermarket part, zestaw Jack Maglift, który no dosłownie robi z shotgunów, moi drodzy, potężniejsze bronie. Co prawda to było mega broken, zaraz gdy tylko można było to odblokować i po kilku godzinach zostało już nawet od razu znerfione, także nie doświadczycie już tego, co moglibyście doświadczyć, gdy od razu to weszło do gry, ale w dalszym ciągu lepiej to sobie oczywiście odblokować niż nie. Możecie to standardowo zrobić, wykonując dowolnych 5 wyzwań w trybie wieloosobowym, zombie albo battle royale z zakładki tydzień trzeci w zadaniach tygodniowych. No a teraz, moi drodzy, lecimy już z balansem broni, z nowościami i wiecie, takimi ogólnymi zmianami w działaniu różnych rzeczy w grze. Ogólnie ta aktualizacja zaczyna się od potwierdzenia ze strony Call of Duty, że anti-cheat Ricochet działał w ostatnich dniach, bo nie wiem, czy was to nie ominęło, ale producenci cheatów dosłownie informowali, że anti-cheat w Call of Duty został wyłączony w ostatnich dniach, przez co no można bezproblemowo cheatować. Tutaj Call of Duty odbija piłeczkę i informuje, że anti-cheat działał. W dniach od 16 do 20 lutego zbanowanych miało zostać 6000 kont używających cheatów, co, biorąc pod uwagę to, jak dużym problemem są cheaty, nie wydaje się być zbyt dużą liczbą, ale okej. I tak nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ten anti-cheat działał, czy faktycznie zbanował 6000 kont. Po prostu was informuję, że Call of Duty postanowiło odbić oficjalnie piłeczkę i poinformowało, że ten anti-cheat działał. Kolejna rzecz. Zmiany w działaniu Advanced UAV, czyli zaawansowane BSP, moi drodzy. Od teraz jego zasięg jest większy 2,5 raza, więc na jeszcze większym obszarze skanuje po prostu teren. No i, moi drodzy, zmiana ta podyktowana jest tym, żeby po prostu każdy gracz na Uzbekistanie, gdy ma to zaawansowane BSP, mógł skorzystać z działania właśnie tegoż też killstreaka. Następnie zmian doczekał się Shockstick, czyli ten, moi drodzy, to wyposażenie, którego no chyba nikt nie używa tak normalnie w loadoucie, ale chodzi, moi drodzy, oczywiście o wyposażenie taktyczne Paralizator na język polski. Od teraz, moi drodzy, dodatkowo niweluje działanie takich rzeczy jak kamera taktyczna i przenośny radar, więc jeżeli chcecie pozbyć się przenośnego radaru, to możecie rzucić Shocksticka. Nie wiem za bardzo, czy to coś więcej w zasadzie wprowadzi. No chyba nie. I nim przejdę do balansu broni, bo tutaj kilka ciekawych rzeczy faktycznie się pojawiło, to chciałem jeszcze wam, moi drodzy, przybliżyć zmiany w trybie rankingowym Warzone od nowa, bo teraz troszkę inaczej to tam działa w kwestii przyznawanych punktów SR. Ja mam tygodniową przerwę od grindu, także no wrócę już świeżo po tych zmianach. A jakie są to zmiany? Moi drodzy, przede wszystkim ilość przenośnych dronów, w sensie tych
dronów relokacji, o, w ten sposób, została zredukowana z 8 na 5, czyli na Fortune Skip jest 5, a nie 8 tych dronów do po prostu zrotowania. Następnie, moi drodzy, ma mniej wypadać counter UAV ze skrzynek, co jest dobrą informacją, bo niesamowicie frustrujące te counter UAV są i są po prostu bardzo mocne, więc powinny one być rzadkością i chyba tak będzie od teraz. No i dodatkowo totalnie usunięty z rankedów został przysłowiowy komar, mosquito drone, czyli ten patrolujący dronik, który wypuszczamy jako killstreak w powietrze, no i który sami wiemy, jak działa. Także tego już nie ma. Zmian doczekały się też, moi drodzy, zabójstwa i asysty, a w zasadzie przyznawane SR-y, punkty za zabójstwa i asysty. Jak dobrze wiecie, do teraz w zasadzie przed tym update'em metą na zdobywanie jak największej ilości punktów na rankedach było tapowanie. Tapowanie przeciwników, czyli gdy widzicie, że ktoś leży, strzelacie jedną kulkę, dostajecie SR-a, tak jakbyście zabili tę osobę. Dostajecie po prostu tyle SR-a, co osoba, która powali takiego delikwenta. Od teraz to już tak nie będzie działać. Jeżeli dacie jedną kulkę gościowi, który już leży i nie przyczyniliście się do tego, żeby on leżał, czyli wcześniej nie zadaliście mu żadnego damage'a, dostaniecie normalnie SR-y za zabójstwo teammate'a. Czyli nie dostaniecie przysłowiowo tych 7 punktów za zabójstwo, tylko na przykład 3, czyli tyle, ile się dostawało do tej pory po prostu za zabójstwo ze strony waszego teammate'a. Także nie będzie po prostu tapowania już po powaleniu. Jeżeli będziecie chcieli dostać pełną punktację SR za zabójstwo i asystę, to będziecie musieli albo powalić, albo chwilę przed powaleniem zadać damage. Po powaleniu nie będzie już można uzyskać tego, co się do tej pory dało. No i dodatkowo, moi drodzy, zmiana też jest taka, że bez względu na to, czy żyjecie, czy akurat nie żyjecie i oglądacie teammate'ów, i tak będziecie dostawali SR-y za punkty zdobywane przez waszego teammate'a. Także to jest akurat zmiana, która powoduje, że tych SR-ów akurat z tej strony będzie więcej, ale ogólnie, gdyby ktoś zadawał sobie pytanie, ciężej będzie, szczególnie oczywiście na wysokich dywizjach, zdobywać teraz więcej SR-ów, no bo jednak to tapowanie, w zależności od meczu, kilkadziesiąt punktów dodatkowych dawało. Teraz oczywiście już dawać nie będzie. No i zakończymy sobie to wszystko, moi drodzy, balansem broni. Ja wam tutaj na ekranie będę pokazywał broni, o których mówię, żebyście też mieli wgląd na to, o czym rozmawiamy. Karabin szturmowy MTZ-556, moi drodzy, doczekał się buffa, bo tak trzeba to czytać. Przede wszystkim zmniejszony został ten wejściowy odrzut broni, czyli gdy zaczynacie strzelać, broń będzie bardziej stabilna. Dodatkowo zmniejszony został również ogólnie odrzut na tej broni. Zwiększone zostały obrażenia maksymalne z 25 na 27. Zwiększony został maksymalny zasięg obrażeń z 24 na około 35,5 metra. Także znaczący buff. Dodatkowo średnie obrażenia zostały, moi drodzy, zwiększone z 22 na 24. No i ten średni zasięg obrażeń również z 35 na 48. Dodatkowo minimalne obrażenia broni zostały zwiększone o 2 punkty z 20 na 22. Także buff MTZ-556. Czy to spowoduje, że ta broń będzie w mecie? Nie wiem. Dzisiaj na streamie krótkim, będę to chyba testował, bo jestem ciekaw, jak to wpłynie na metę. Na razie testujemy, także nie napalajcie się. Kolejna zmiana dotyczy, moi drodzy, Haymakera. A w zasadzie dodatku, który na tego Haymakera możemy założyć, i chodzi o ten nowy aftermarket part, jakim jest zestaw Jag Maglift. I tutaj, moi drodzy, o ile wcześniej nie doświadczyliście, to nie będzie to miało większego znaczenia, bo po prostu zmniejszyli prędkość przycelowywania o 20%, zwiększyli szybkostrzelność minimalnie, zmniejszyli obrażenia na tej broni i ogólnie, moi drodzy, od teraz, gdy się używa tego dodatku, to też tylko niektóre typy amunicji można z tym łączyć, także jest to nerf tego aftermarket part. Następnie karabiny snajperskie. Longbow doczekał się, moi drodzy, zmian na dwóch tak naprawdę dodatkach do niego. Przede wszystkim
druga lufa Pro 99 od teraz ma zwiększony aim down sight time, czyli będziemy, moi drodzy, dłużej przycelowywali. Z 550 milisekund na 580 milisekund. Niezbyt znacząca zmiana, w zasadzie powodująca, że longbow jest gorszy niż był. I dodatkowo na aftermarket parcie Jack Tyrant 762 też będzie można używać tylko niektórych typów amunicji, więc jest to nerf na longbowu. Nie wiem po co, bo nikt nie używa tego tak naprawdę w Warzone, ewentualnie w multi, ale umówmy się, raczej nieznaczące zmiany. No i to tyle, moi drodzy. To wszystko, co wpadło w tej nowej mini aktualizacji. Najciekawszą opcją chyba jest właśnie możliwość zdobycia tego skina do operatora oraz oczywiście lekkie zmiany w balansie broni, ale skoro nie nerfili tego, co jest obecnie najmocniejsze, jeżeli nie wiecie, odcinek z metą na kanale oczywiście sprzed kilku dni znajdziecie, no to nie spodziewajmy się tutaj ogromnych zmian w mecie, chociaż może to MTZ-556 powoli do tej mety zbliża. Zapraszam dzisiaj na streama, który pewnie, gdy oglądacie ten materiał, już trwa. Także wbijajcie, pogadamy, potestujemy. No i przypominam raz jeszcze o streamie przedłużanym w sobotę. Start 12. Będą nagrody. Liczę na Waszą obecność. Na dzisiaj to wszystko. Mówi Goldzor. Na razie.